talking to the world, I'm wired, wired to disconnect. Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja was witam i kto was jeszcze wita po drugiej stronie? Kto was wita, dokładnie wita multivitaminem. Tam jest Rojo. Rojo ma problemy techniczne, bardzo mu współczujemy, bo kamera mu odmówiła posłuszeństwa, ale w związku z tym będzie piękniejszy niż zazwyczaj, ponieważ musi używać tej o lepszej jakości. Gdzie biegniesz, Rojo? No kurczę, właśnie nie wiem, tak mnie kusi, żeby tu poeksplorować. W tą stronę, tam żeśmy eksplorowali u ciebie, jak w poprzednim tam odcinku. Sekundę, ja sobie sprawdzę tutaj strzelbę, wiesz? Nowego rodzaju. Dobra, dobra. Ale ktoś tu szmelców wypuścił, o rany maskie. A ja mam nową snajperkę, popatrzcie co się dzieje. Jaka ta snajperka jest genialna. Ja sobie odpalam ją razem z SMG i to jest półautomat. Patrzcie jak to wali, jedno i drugie się kręci, po prostu rozkosz. Już dawno się tak dobrze nie bawiłem. Dostałem od Roya, czyli jak to się mówi? Z pozdrowieniami od Roya. Tak, tak, tak. Jak tam ogarnięte wszystko mniej więcej? Tak, działa, jest okej. Okay. Chociaż jesteś smutny, zesmutniałeś, co? Nie, nie specjalnie. Wiesz, zawsze to więcej zapierdalania dodatkowej roboty. Nie pozwolić, ale tam, wiesz. Nie takie rzeczy, wiesz, pryły człowieka w dupę. No nie, to prawda. To prawda, gorsze rzeczy się na pewno zdarzały. No dobra, coś żeśmy tutaj zabijali. Zostało nam uratowanie Rolanda. O, tak. No, ten poprzedni odcinek przypomniał nam stare, dobre czasy Borderland. Oj, tak, każdy przypomina tak, przecież. Tak, ale to jest tutaj jest tak totalna rzeźnia i rozwałka. Tak, pluszowo, że tu razem, ty, ja, kiedyś tu była, dalej tyle samego, nie? Bo myśmy wzięli się długo po premierze Borderlands 1 za tą grę, prawda? Tak, tak. Nie musieliśmy specjalnie stosunkowo długo czekać na kontynuację. No nie, nie, to prawda, to prawda. Ale powiem ci, że coś się zmieniło z dźwiękami, bo jest strasznie głośno, ja cię ledwo słyszę. Chyba posłuchali, wiesz, deweloperzy naszego ostatniego odcinka. Tak, tak, oni nas słuchają. Zaraz to ściszę, bo ciebie w ogóle nic, a nic. Options, audio. Ja cię kręcę. Obniżyłem mocno. A! Posmarowałem mu ryja palącą pomadką. Dobra, teraz już jest lepiej. Nie wszedłem jeszcze gorzej. Wal do niego z tyłu, bo ja... Brzyczka mu z tyłu pojedzie. Dobra, świetnie. Wow! Tu wieżyczkę widzę ładnie ogarnia. No teraz się taki mordor zaczął totalny. No, wszyscy płoną. No, ty się odpalasz? No, szybko, szybko. Ale przypomniały mi się stare dobre czasy, bo ja ze snajperką biegałem. No. Ale fantastycznie, wreszcie mi się udało dopasować stylówkę do snajperki. To znaczy, wiesz, na barzerku mam pistolet maszynowy w jednej... Tak. To jest coś takiego, nie? Na przykład, wiesz, ubóstwiam dwa topory, udało się z dual wieldingiem i akurat dwa dobre topory, nie? Taki przykład. To jest cudne. Powiem ci, że tutaj największa rozwałka, jaką do tej pory widziałem. No, jest, jest ładnie. Wow! Następni? Idą cały czas. To jak nie dałem, to górą. Wow, teraz stąd. No. Jeszcze jest jeden grubas na górze. Wyrzutnia rakiet rob, chcesz? Jasne, że tak. No to jest. Nareszcie wyrzutnia rakiet. O. Patrz, jak fajnie się ta woda leje po tej stronie. No, cudnie to jest. Zawsze jak wchodzisz. Tylko my tu mamy podeksplorować, bo patrz jak żeśmy ominęli tutaj w ogóle wszystko. Tak? No patrz, kliknij se i się przeraź. Nie, no tam wszędzie byli... Aha. Nie, to byliśmy, to jest po prostu ściana. No dobra, to proszę. Nie, jest, chodź. Dobrze, jak ty mnie pilnujesz, stary, dobry RPGowiec jesteś jednak.
Staram się. Ale nie, serio, widziałem tutaj taki przesmyk, dobra, który nie chciałem się montować, żeby nie dostarczać nam za bardzo wrogów. Ja na ciebie poczekam. Dobra, biegam. Patrz, dobrze, ładnie. Pierniczek, ta bazuka jest gigantyczna. No wiesz, na przykład dwie bazuki na Gunzerkerze? Skończyło się. Długo to on se nie poszczelał. Ty wiesz co? Ja mam ten, więcej mi się mieści w magazynku niż mogę nosić tego. Aha, rozumiem. Ale dobra, to sobie potem kupię rozszerzenie. Ja tu w ogóle jakieś kurde 8 tutaj, 41, fucking hell. A może faktycznie sobie spróbuję. Strasznie mi się to podoba. Ratujemy Rolanda, pamiętajcie. Do tego trzeba podchodzić z odpowiednim nastrojem. O tak! Rozbiłem bank. Bardzo mnie to cieszy. Ej, tutaj coś otworzyłem. Tutaj. Gdzie ten kabelek? O, trzeba iść za kabelkiem w takim razie. Tak. To mogłeś otworzyć jakiegoś sekreta. No, całkiem możliwe, bo nie trzeba było tu wcale przychodzić, nie? No nie trzeba było. Tu idzie tędy. Czekaj, idę. No, szukaj go, a ja idę za tobą. Tu idzie tędy, ja pierdzielę. Tam wysoko, zaraz wyżej jest. Dobrze idziemy za tym kablem? Nie wiem, ale powiem ci, wkręciłeś małą przygodę. Bo on się tutaj, wiesz... Jak kocham to... God sake! Would you look at that? No właśnie, no kurde, chociaż daj popatrzeć, to przecież ci nikt nie ukradnę. Jezus, ninja Luther. Daj popatrzeć, przecież nikt ci nie ukradnie. Masz, wejdź sobie. Oj, jaki piękny. A nie, to nie mój, to nie moja bańka, także śmiało. No to nie wiem, to dam ci, to może będzie bardziej twoja bajka w takim razie. Chryste, panie. Jeden wpadł za ścianę, to uważaj, gdzie je rzucasz. Aha, nie, no tak. Jakieś pistolecidła, nie. Tutaj karabin zaś wybuchowy, deal bonus, explosion, fucking, ja nie chcę fire damage, ignite damage, foe fucking burning, very long burn, hardcore burn damage. Wow. To ja, chciałem cię przestraszyć. Udało się? Udało się, troszeczkę. Tak tyci. Dobra. Tu nie, już nie trzeba. Tak, tu już żeśmy byli. Jest. Tu jest jakiś tak. Tam jest jakaś większa u góry. O, wiesz co, cały czas jakby sobie, skoro się troszkę uspokoiło, to cały czas sobie te kąciki kulturalne przygotowuję. Aha. I wiesz, jaki film, który ty mi wskazałeś, ja na nim byłem w kinie, Nietykalni, to był taki film francuski. A no fenomenalny. O, masz jeszcze lepszą pozycję. I rakiety. A ja tak, gdybyś szedł właśnie w snajperki i wyrzutnie. No, to będzie czad. Ale właśnie, Nietykalni, panie kolego. To jest film, który ty mi poleciłeś. To jest o taki francuski film o facecie, który był inwalidą i o gościu, który się nim zajmował. Na faktach autentycznych. Piękny film. Przypomniał mi czasy, kiedy się robiło piękne filmy tego typu jak Skazani na Shawshank czy Forrest Gump. Genialne. Tego, wiesz. No. Jeżeli żeście nie oglądali, to obejrzyjcie, bo zwala znowu. Każdy fragment jest po prostu powalający. Jest piękny. No. Tak się nim delektuje jak dobrym francuskim ciachem. Nie, dobrze idę, nie, błądzę. Spoko. Ja błądzę. Także jeżeli żeście nie widzieli, naprawdę polecamy. On nie tylko jest mądry, ale jest też zabawny przy okazji i fantastycznie się ogląda. Fajne przesłanie jest, wiesz, ja lubię takie filmy o przyjaźni. No, właśnie. Które nie są, wiesz, takim, nie zakrawają o gejostwo, nie? Patrzcie, co ja robię z tą snajperką. Rojo, żyjesz? Tak, żyję. Chociaż nie wiem, co wzięło mi całego armora. No nie wiem, chyba jakiś granat nam tu pierdyknął. Jakiś koleś coś nawija cały czas do nas, ale jakoś niespecjalnie się interesuje jego gadką. O, tutaj kolejna, wiesz, ramka. Trzeba szukać tutaj kabelka znów jakiegoś. Nie wiem, jak ty znalazłeś ten kabelek. No, gdzieś tam. Ale na pewno będzie options. No. O, tu jakiś sejwik. Tutaj... Tu raz, że sejwik jest, ale to nie wszystko. Czekaj. Czekaj, zanim pójdziemy do Rolanda. No, tu jeszcze jest jakaś skrzyneczka, ja. Tak. Odnoszę wrażenie, że... A tam jakąś drabinkę wykrył,
Ja nie jestem przyzwyczajony do drabinek i często omijam. O, co my tu mamy? Dwururka i jakiś machine gun. Ładna dwururka i taki sobie... O, machine to właściwie taki pistolet. SMG, tak zwany. SMG. A, to jest ten... Jak tu pójdę po rurach, czy to mi coś da? Da mi. O. A ty jesteś cwaniaczek, kurczę. O, fuck, ja mówię... O, coś otworzyłeś? Otwieram wszystkie cele. Tak, otworzyłeś wszystkie i otworzyłeś to z niespodziankami. O, no to wszystko. Teraz ja pierwszy będę, chociaż sobie popatrzę. Spokojnie. Nie ma spinki, tak troszeczkę. Ale fajnie wygląda ta woda. Jakby jak co, to nic nie brałem. Bo tutaj tylko pozbierałem trochę ammo. Ale tutaj nie było takich zachwytów jak ostatnio. Nie, to są już jakieś, wiesz, popierdółki totalne. No. Z moimi machine gunami teraz. To co, możemy napierać chyba do przodu. Coś czuję, że tu będzie coś dużego. Też mi się wydaje, dobrze by było się tu właśnie odpowiednio przygotować na te wszystkie niespodzianki. Tego wezmę tutaj swoją ulubioną pokaweczkę. Gdzieś jest czarno-czerwona, ale numer. Nie, w zasadzie tu Roland siedzi w tej celi, to może być, wiesz... Okej, to otwieramy. Ale tu nie mieliśmy jakiegoś megabossa na... Vault Hunter. Good to finally meet you in person. Gadam z sobą. Good job fighting through those bloodshots. This will just take a second. Whoa! Oh! Roland się nie pierdzieli, widzę. Oh yeah. Well, that's that. Now let's see about getting out of here. Wiesz co, tam coś lata po drugiej stronie. Vault Hunter! You gotta stop this thing! Dobra, okej, on go rumpa wsceli, no! Let go of me, dammit! Handsome Jack. O, odsuń się! Dobra, padł. Idziemy, wchodzimy. Idziemy, oczywiście, że tak. Roboty. Spokojnie. Ja mam splówkę jakąś elektryczną. Śmieszne odgłosy wydają. Na górze są. Jesteś, Rojciu. Strzelę, jestem na dole, walę ich snajperką. Na górze, tak? Dobra, dzięki. Okej, padł, góra padła. Ten też padł i następni też idą. Ja mam elektryczne te... rakiety. No to dobrze, że masz coś takiego. Granat leci. Okej, leci jeszcze jakiś ten. Dobra, to ja też nim coś tam wrzucę. Odsuwamy się, dobra. Dobra, wysyłam rakietę. Dobra. Kurde, kolesia strąciłeś przed... bam. No, też jest dobra pokawka. Ciągle lecą. Idziemy do nich bliżej, czy trzymamy na dystans? Boże, jaka ta gra jest zajebista, jak się w nią fajnie gra. No, to jest poezja. Fajnie gra. Tak nie, że trzeba materiał, nie, że wypada, nie, że coś, tylko po prostu płyniesz, nie? Odpalasz, kurna, płyniesz. Co najmniej jakbyś, wiesz, pomiział laseczkę, ona, wiesz, cała rozwodniona już przy tobie. I płyniesz. Say what? Nie mogę za często mówić say what, bo wtedy się nie śmiejesz zbyt szczerze. Dobra, musiałem trochę bliżej podejść, bo SMG jest fajowski, ale on rozrzut to ma. Eridium poszło. Właśnie, nowe zakupy za niedługo.
bo mi się wydaje, że tu będzie epic mega battle. No, zobaczymy. Może sobie przełączę jedną spluwę na jakiś zwyczajny taki. Od elektryczności mam bazookera. Dobra, ja te snajperki jednak. Dobra, palka. Co to jest za ta nowa strzelba, no? Show me. To był mi się jakiś ten... Jacyś koleś, jacyś maniacy. Nie wiem, czy masz to samo, co ja, ale... A ma, wariat. Drone mordy tam, wiesz. Jacie, jak tu jest elegancko. Ta gra jest przepiękna. Ja nie mogę sobie wyobrazić, że wiesz, że cały czas jest ta sama generacja konsol, a deweloperzy tak pracują, wiesz, nad poprawą tego, co... Wiesz, przecież to jest robione na ten sam sprzęt, co Borderlands 1, nie? Bo nikt nie myśli o PC-tach na poważnie. Wszystko kroją pod konsolę. Kurde, nie, no. Nie, ja, dla mnie, szczerze mówiąc, mogłaby być już tylko taka grafika w grach komputerowych. No, więcej do szczęścia nie potrzeba. Wiesz, że ja prawie za każdym razem, każdego roku mówię to samo, patrząc na jakieś gierki, a potem wychodzi, wiesz, takie cudo. Ale tutaj ta kreska jest po prostu wyśmienita, no. Wyśmienita kreseczka, rak, świntuszko. Ale mały hultaju, hultaju jeden. O kurde, kolesie. Wow. Ale to jest, kurde, militarnie cudowne. Ja pierniczę, patrz, co nas czeka. What the hell? Cholera, nie mam dobrej broni na tych kolesi. Nie masz snajperki? Mam, ale ona... Ta nie podpala tak za bardzo elektrycznych. Ale jakoś damy radę. Radzi, spokojnie. Ja tu mam taką, która rakietami... znaczy minigana na rakiety mam, wyobraź sobie. Uła. O, wreszcie można posprzedawać i kupić ammo. A właśnie, a propos sprzedaży, dużo niż wspomniałeś. Nie. Teraz kupujemy ammo. Dobra, a ja sobie coś tutaj jeszcze... Czy mamy tu coś ciekawego? Co to jest? Assassin, no to nie. Patrzysz na mody? Dobra, a ja idę badać teren. Ja cię kręcę. Tu już jest jakaś muzyka, czekaj. Options, audio. Ja pytam, czy słyszycie u mnie za oknem, co się dzieje? Coś musieli poprawić z dźwiękami, wiesz, bo jest dużo głośniej teraz. Tak, jest dużo głośniej i faktycznie wygląda to, no po prostu lepiej, no. No. Lepiej to brzmi. Coś tu się dzieje, Rojo. Okej, idę do ciebie. Jestem. No, fenomenalnie reagują na tą moją spluwę. Co ty tam masz? Ja fenomenalnie reagują na tą moją spluwę, no. Ale pytam się, co ty masz za spluwę? No mówiłem ci wcześniej, minigana na rakiety. Aha, to jest snajperka taka, nie? Nie, karabin maszynowy. Stary, nie wiem, ale tu muzyka jest, wiesz. O. Te roboty nawet rzucają granatami. Nie mogę ich ogniem atakować. Ja pierniczę, jaki orgazm. Uważaj! Ten koleś się ruchnie. Wow! Nie mogę podejść, bo kurde... Nawet jak nie gadaj. Dobra, podnoszę cię. Uwaga na granaty. Uwaga, wkraczam do akcji. Wkraczaj. Mały hultaju. One jeszcze leżą. Wkraczam i nic nie widzę. No. Sześć kolesia. Leave us alone. No way, dude. Nie, oni chyba tak krzyczeli do tych robotów, bo oni też z tymi robotami walczą, tak, wiesz? Tak, to prawda. Invaders must die! To ja sobie zmienię na chwilę snajperkę. Dobra. Theoretically I've got something. For the bold action.
Max Held. Tu są jakieś samoeksplodujące te roboty. Dobra, idę do ciebie. Się cieszy na ganzerku ten koleś, to się w głowie nie mieści. Ile tam mamy już na tapecie? Ale zapiska wywaliłem prądem. Rok, ile jak tam z czasem stoimy? Nie wiem, ja tu tylko strzelam. Zaraz ci powiem, zaraz ci powiem. Dobra, spokojnie, ja tu... No, 20 minut, kiedy to się stało? What the hell? 20 minut, dobra, to jeszcze pogram. Kurde, wszystko. Dasz radę coś ustrzelić? Będzie słabo. Chociaż... Dobra, jest. Dobra, nasze. Shit. Wolę jednak ten ognisty. Pierwicza ta muzyka po prostu jest rozkosz totalna. Jest strasznie dobra. Żeśmy chyba trafili na główny event tym. Mnie się tu napierdzielają ostro. Jakiś latający ninja robot. W innym drzewku, w takim, które nie poszedłem, a które rozważę, jest taki skill, że jak zabijesz kolesia, to ci się automatycznie przeładowują te bronie, których nie masz w łapie. Więc wiesz, możesz po prostu zmieniać bronię, łupać. Aha. I wiesz, i co chwila zmieniać bronię, w ogóle nie musisz przeładowywać. Kapuję. Dobra, wskakujemy. Dobra. Ło! Dobra, padł. Fajnie walczą ci kolesie. Dobra, idziemy. Jest, skakujemy i od razu rozpierducha na jumpie. No. Na górze jakiś robot jest na takiej platformie. Gdzie? Pięknie. Idę na wyższy strop. Dobra, jestem z tobą. I to słońce tutaj. God damn. A ja tam wrzucę na sam środek wieżyczkę. Rzucaj. Poszła. Dobra, auto w ammo, muszę z strzelbą. Rok, już potrzebuję. Dzięki. Okej. Okay. Ja się władowałem prosto pod eksplozję. Łaj, jakiś większy gość. Jakiś tylko kurde ten. Transformer. Spróbujecie podnieść zaraz? Kurde, nie mogę podejść, shit. Dobra, łupaj w niego, łupaj. Odpada już mu wszystko. On ma na górze chyba coś leczącego, taki ma taki... Ale dobra, i tak damy radę. Dobra, padł. Tak, to był naprawczy robot jakiś nad nim. Nie wiem, co to było. Dobra, u mnie cacy. Sytuacja. Mnie samo słabiutko trochę.
Nie, mi się ammo nie kończy, ja mam skille tak pod ammo zrobione, że... Aha. Palą gdzieś z góry? No pewnie, nie mam za bardzo czym walczyć. A ja ci się kręcę. Będę starał się rozwiązać jakoś tą sprawę. A ten gnojek lata ich reparuje. Sanarowicz. Dobra, wezmę jakieś, nie wiem, coś co ma pistolet. Nie, to mam tylko strzelbę. Fucking hell. Dobra, nic, no, będę... Widzisz, coś musisz robić. Trzeba strącić tych kolesi, tylko jak, kurde? Czekaj, wejdę po prostu wyżej. Skubańce. I wrzucę wieżyczkę. I ona się nimi zajmie. O tak, wieżyczka to jest to. O ja pierdzielę, padam jak muchy. Ja mam full... Powinno ci przybywać tego ammo do karabinu, bo ja zbieram, a sam w ogóle nie mam już potrzeby takiej. Aha. Tu są kolesie. Widzę. Jestem tuż nad tobą. Teraz muzyka jest tak głośno, że nie słyszałem. Ja już nie mam czym walczyć kompletnie. Zbieraj co tam możesz. Jasne. Wrzucę im tam spokojnie, zrzucam ci przed twarz wieżyczkę z góry. Dobra. Dobra. Dobra, autofammo. Mam jeszcze granaty. Nie. Już zaraz tam widzę jakąś skrzynkę chyba. Przyda się. Dobra, mam trochę ammo. Roboty uciekły. Pierniczy jaki jazz. Te reparujące trzeba niszczyć priorytetowo. No. Rok? Jestem. Raz, second wind. Nie wiem, czy ledwo żyje. Pięknie, pięknie, piękna misja w ogóle. No, zazdroszczę, że na mój materiał to poszło. Ale zasłużyłeś na to, zasłużyłeś. Piękny content, multi zabawa. Naprawdę się wczuwam. No. Kurde, czas strasznie ten. Długa będzie ta misja, no ale co zrobić? Ręce. Tylko do jakiegoś save'a dobrniemy. To jest to, kurde, to jest to. To jest to, dokładnie. Jest jakiś sklepik, jest save, rojo. No to bomba, to save'ujemy. Okej. Okay. Moi drodzy, moi mili, no to było po prostu coś wspaniałego. To było długie, ale piękne i przyjemne. Cholernie, także cóż,
Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, a pewnie przerwa was czeka trochę, bo mnie nie ma w tej chwili i Roya też nie ma w tej chwili. Także trzymajcie się, pa pa! Wyjazdy, rozjazdy, ale goście w naszym sercu już niebawem. Kontynuacja fantastycznej zabawy w wykonaniu duetu Rock and Roll Pandora Borderlands 2 Gearbox. Fuck yeah!